Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Izaka, przed wami kolejny odcinek Detektywa Izaka, czyli serii Overwatch, serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter-Strike'a, oglądających demo, oceniających demo, czy mają wallhacka, imbota, bany hop skrypty, czy grifują, czy nie grifują. Taki jest plan, słuchajcie, i już chyba widzicie, w jakim jestem dobrym humorze, bo jestem w takim dobrym humorze, bo patrzyłem na lajki pod ostatnim odcinkiem i w tym momencie było 69! Tysięcy lajków, słuchajcie, naprawdę, z taką przyjemnością zasiadam do odcinka. Dawno mi się tak fajnie nagrywało Overwatcha, tak sobie siadam, patrzę, że tyle lajków jest i w ogóle, i tak się cieszę strasznie. To może takie infantylne, głupie może trochę jest, ale to jest takie miłe strasznie, bo tak czuję, że kurczę, że Overwatch znowu jest wielki. Moja seria z Overwatcha znowu jest wielka, że doceniacie i lajkujecie i chcecie mieć więcej odcinków, dlatego jest już na początku tego tygodnia. Może nie w poniedziałek, bo wczoraj jakoś zacząłem wcześniej stream o 17 chyba z Rasta, więc nie nadążyłem ze wszystkim, żeby ze wszystkim się wyrobić. Także w tym, że wczoraj sobie postreamuję więcej, bo streamowałem, komentowałem i w ogóle, ale dzisiaj już jest czas, żeby faktycznie ogarnąć sobie Overwatcha, żeby na dzisiaj odcineczek był. Także zapraszam oczywiście do oglądania, zobaczymy, kto dzisiaj się na tym Overwatchu pojawi. I oczywiście zapraszam na stream jednocześnie, słuchajcie, bo te streamy są ostatnio codziennie, także twitch.tv/izako. Każdy powinien ten link znać. Myślę, że dzisiaj też będę już około 20 i myślę, że będzie Rust znowu, może jakiś CSik, zobaczymy. Ale wreszcie, słuchajcie, jest wielka, wielka zabawa. Naprawdę, survivalowe gierki są naprawdę super. Tak bym powiedział, dziwnie tam strzelał na tym środeczku, prawda? Dziwnie. Może faktycznie nie strzelał przez bramę, nie strzelał headshotu przez bramę, ale jak tak machnął celownikiem na prawo, kiedy on był za ścianą, w takiej sytuacji snajper raczej tak nie robi, no może miał jakiś tik nerwowy, tak mu drgnęło coś. Nie wiem. W ogóle jakoś tak ładnie wyglądam ostatnio, mam wrażenie, prawda? Jakoś tak przystojniej niż zwykle. Nie, dobra. Proszę nie pisać, że jestem brzydki, to będzie bardzo niemiłe. Wszystkie koleżanki widzki, jeżeli ktoś ogląda jakieś widzki, oglądają, to teraz powinny pisać, że faktycznie bardzo przystojnie wyglądasz, Izak, dzisiaj. To byłoby takie miłe. Będę sprawdzał później komentarze, czy tak pisałyście. I proszę, żeby to były damskie niki, żeby to nie było na przykład Tadeusz 127 czy coś, tylko żeby to było na przykład Angelika albo coś w tym stylu. No, ale wróćmy do demka, bo tutaj się będzie działo na pewno. Trochę sobie pobiegał pan po mapie. Sprawdzę środek. Może tam jest jego zawodnik właściwie. No okej, dostał już info, że jest B. Na pewno dostał info, bo tam stoi sobie zawodnik. Strasznie długo mierzy z tej snajperki, nie? O! Zobaczcie, co on teraz robił. Biegł, zatrzymał się, nie? Ten pan mi śmierdzi strasznie, nie? Śmierdzi mi strasznie. Jest 30 kilka stopni u mnie w domu, więc to mogę być też ja, ale wydaje mi się, że to jest ten pan. Że raczej to ten pan, słuchajcie, z jakimiś haksami. To WPO teraz też tak długo mierzył, także tutaj skillowo jakoś specjalnie chyba to nie wygląda. Wydaje mi się, że on się próbuje kryć. Faktycznie próbuje się kryć ze swoją grą z haksami, ale wydaje mi się też, że haksy ma. No teraz ci będą biegać na B, czy nie? Poleciały flesze. Dostał info, okej. Okay. Dostał info i wraca. No, już tak jakby chciał strzelać, nie? Mam wrażenie, że jest taki przygłupi ten pan. Ale wiecie, ale jak wskakiwał w ogóle na bombsite, nie? To było coś takiego dziwnego, bo jak wskakuje się w bombsite tutaj z okna, to od razu mierzysz w trupiarnię. Okej, okay, mógł dostać info, nie wbiegnie w coś, ale nikt nie odwraca się plecami od wyjścia z trupiarni na bombsite, tylko zawsze jak się snajper w celu wychodzi, to w celu wyjdzie, patrzy, czy ktoś nie wbija przypadkiem. Tu jest, słuchajcie, jakiś aimbocik, wiecie? Jakiś ten celownik mu się blokuje. To są takie aimlocki, jak patrzę sobie na jego grę. Ja bym tutaj, słuchajcie, zaznaczył i wallhacka i aimbota, wiecie? Naprawdę, to słuchajcie, jak dla mnie to są jakieś haksy. Mam kawkę mrożoną. Na taką pogodę kawka mrożona jest super. Ale mu uciekł. Oj, co za pech. Oj, obrywa. To jest coś, czego ja nigdy nie rozumiałem w Counter-Strike'u. Jak to jest, że gościu się chowa za tymi beczkami, znaczy za tymi cegłami, tak? Za skrzynką, cokolwiek to jest.
I gość do niego strzela i go trafia, i trafia go za 18 HP. Czy to wystaje tylko głowa, nie? I jak kurde trafia go za 18 HP? Skanuje tą skrzynkę, wiesz, ta skrzynka chyba nie skanuje jakoś specjalnie, więc ja nie wiem, jak to jest zrobione. Tam nie powinno się tak robić, tam powinien strzelić głowę albo nie strzelić głowy i tyle. Zawsze mi to irytowało w tym, na tym daście dwa, nie wiem czy was też, ale tak zawsze mi to wkurzało, że masakra. Ale myślę, że też się przekonaliście do tego pana, nie? Że gościu musi mieć haksę na 100%. Ja już jestem pewien na 100%. Ja tak sobie pozwalam pić kawkę, bo to naprawdę taki dzień, to jest tak, taki Overwatch to jest taka przyjemna część dnia. Myślę, że i dla mnie, i dla was, ja wiem, że tak jak powtarzam wielokrotnie, że dużo z was lubi sobie obejrzeć Overwatcha do obiadku, czy do kolacji, czy do śniadanka. O, ale się schował w ostatnim momencie, a zapomniałem drukarni w ogóle. No to było słabe. Więc też tak sobie myślę, że tak chilloutowo, właśnie to jest taki chilloutowy odcineczek, nie? W taki piękny wakacyjny dzień, kiedy jest słoneczko, kiedy się spędza sporo czasu na zewnątrz, ale fajnie sobie wrócić akurat na obiad do domu, odpalić sobie odcinek Overwatcha, który będzie trwał 15 czy 20 maksymalnie minut i tak sobie spokojnie wyciszyć się troszeczkę, tak się zanurzyć w tę melodię mego głosu. Boże, nie wiem, co mi się dzisiaj stało, no jestem strasznie wesoły dzisiaj, jak zobaczyłem tego Overwatcha poprzedniego, jakoś tak mi się miło zrobiło strasznie i tak od razu się humorek poprawia. I od razu walę jakieś głupie, dziwne teksty. Także przepraszam za mój humor, ale jest po prostu dobry. Mam nadzieję, że chociaż wam się to udzieli i też będziecie mieli dobry humor po takim Overwatchiku, bo ja jak najbardziej się czuję dobrze. Tym bardziej, że Haxy zostanie złapany, bo na pewno zostanie pana reporta. Zobaczcie, co on w ogóle wyprawia, jak on się chowa z tymi skrzynkami. Już tak... Jak patrzę na jego grę, to mam wrażenie, że on gra single player, tak trochę, że tak gra trochę jak z botami albo z komputerowymi przeciwnikami w grze single player po prostu. Tak się dziwnie porusza po mapie. Tak jakbym miał, nie wiem, 10 lat i grałbym w Duke Nukem 3D. No, tylko tam się takich headshotów nie strzelało. No ale to FPS-y, słuchajcie, zaczynałem kiedyś jeszcze na myszce nie grało. To ładny headshot. Kiedyś na myszce jeszcze nie grało w FPS-y, tylko się chodziło się na strzałkach po prostu i tyle. I się patrzyło tylko na tym poziomie, wiecie, tutaj tylko. Miało się celownik na tym poziomie i się tylko odwracałeś w lewo i w prawo. Dobra. Ten Smouchang, nie wiem czy nie za daleko przypadkiem. Czy tam nie będzie jakieś luki? Nie, słuchajcie, to widzicie, to jak on strzela, biorąc pod uwagę jego movement, jego strzelanie, jego refleks, to zupełnie nie idzie w parze, nie? To jest coś takiego, co się czuje po prostu, jak się ogląda demko, że nawet nie musisz specjalnie patrzeć, czy on skanuje przez ściany, czy nie wiem, ma jakieś emloki, tylko patrzysz na te, tak, strzela dobrze, okej, tak, ma refleks, wie jakby, gdzie są przeciwnicy, ale jego movement po mapie jest taki, kurde, taki strasznie naturalny, no, to nie jest normalne, jak on się wychyla. No to wyglądało tak, jakby się po prostu obrócił przed tego przeciwnika, żeby oszukiwać. Nie, to jest gość, który się ewidentnie na 100% próbuje kryć ze swoimi haksami. Myślę, że go nie dorwie detektyw Izak. No i pomyłka. Detektyw Izak dorwie. Nie podoba mi się zupełnie ten pan. Nie podoba mi się zupełnie to, co on robi. Absolutnie. Absolutnie mi się to nie podoba. Ludzie chcieli wchodzić długo, ale potem jeden pragu zrezygnowali z tego, co widzę, jak to tam ich posprzątało. To Kanary zdobył fraga za łupki na długiej, no tak. I tak na Stampera ciężko wchodzić, albo wyjatujesz kupą od razu, albo w ogóle, bo to bez sensu już później było. Zresztą teraz jest frag dla Alfy. O, który mierzył. Mhm. Taka jedna pestka, nie? I koniec. Nie, jestem pewien, że ten gość się próbuje z tymi haksami kryć. Bo to wszystko. No zauważył go wcześniej, ale jakby go nie zarejestrował, udał, że go nie widział i poszedł znowu po raz drugi jakoś tak na... Ten... On go zauważył, nie? Zauważył go przeskakującego, ale udał, że go nie widział po prostu. Tak mi się wydaje. Zobaczmy sobie dalej. Na tego pana. O, skrót trupiarni, to się może źle skończyć. O, jeden frak już jest i tam trzech graczy terrorystów, zobaczcie. Trzech graczy terrorystów stoi w tym momencie tutaj. Powinni wylecieć teraz na tego jednego typa. No. Mieliby kolejnego fraga, bomb set by zajęty. Już byłoby po sprawie, coś z tego, że tam gdzieś jeden zginął, że jest 4 na 4. No ale w takiej sytuacji powinni pójść za ciosem, jak jeszcze jeden gościu skracał, a na pewno go widzieli.
Także nie, to jest haks, który udaje, że nie haksuje, absolutnie. O. No i niestety, chciał się zakraść, widzicie, ustawić się tutaj na blisko. To, czuć po prostu, no czuć od niego ten swąd haksa. Ten swąd haksa czuć po prostu. Czasami sam właściwie nie wie, co do końca chce zrobić, nie? Teraz z digielkiem. Teraz będą headshoty. O, zobaczcie, co on zrobił. Trzeba sobie celownik za wysoko, nie? A później szybka reakcja, nie? Szybka reakcja, szybki strzał. No, okej. Oczywiście. I tutaj widać ten celownik przeskakujący po prostu. Wszystko na łoku. To też tak śmiesznie, ten celownik musiał poleciał i się zablokował. To też nie jest takie do końca normalne. Bo ma na bombsite, a gdzieś na plecach jest jeden zawodnik. Nie no, goście słusznie nazywał reporta. Aha. I teraz ten nawet w niego nie celował i celownik jakoś, nie wiem, poleciał po strzale, miałem wrażenie. No i spoko, z digielka pozamiatał, jasne. Dzień jak co dzień. Nie, ja go tu reportuję, słuchajcie, za wszystko. No nie miał żadnych jumping scriptów ani speedhackingu, ale jak najbardziej miał tutaj aim assistance i na pewno miał vision assistance. To był 100% hakserek dla mnie, 100% absolutnie. Ja już to myślę, że każdy się zgodzi ze mną. Także proszę bardzo. O rany, tak myślę sobie też przy okazji, czy robić serię Rasta na YouTube, bo jest na streamie i jest naprawdę wesoło. I tak sobie myślę, że może z tego zrobić też całą serię na YouTube, właśnie takiego survivala, bo to naprawdę się fajnie ogląda, fajnie się w to gra. Także byłoby coś takiego ciekawego, nowego na YouTube, bo tego na YouTube nie było jeszcze do tej pory, żadnego survivala na YouTube nie było. Już dawno temu wrzucam jakieś takie wycinki z DayZ, no GTA może było takim trochę survivalem, ale zupełnie z innej beczki. No dobra, bierzemy sobie drugie demko. Ostatnio, słuchajcie, z pierwszym demkiem skończyłem w ciągu 5 minut, dlatego były 3 demka. No bo nie mogłem was tak zostawić, kurczę, z 10-minutowym odcinkiem, kiedy mamy się spotkać, macie zjeść obiad albo kolację albo śniadanie. No ciężko zjeść obiad czasami w 10 minut i rozkoszować się Overwatchem. O Jezu, co to? Boże, to nuke. Przez moment w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem. No dobra, nuke jeszcze, słuchajcie, na Overwatchu nie było. A może kiedyś był jeszcze stary nuke, ja już nie pamiętam do końca. Ale nawet jeżeli to... Znaczy na pewno nie było tego nowego nuke'a na Overwatchu, tego jestem pewny. Tego jestem pewny, że jeszcze nowego nuke'a na Overwatchu nie było. Chyba to sobie może przyspieszymy już do samej gry. Bo się tak stoi, ja w kanarepie. Więc to raczej się nie przyda. Dobra, zobaczymy sobie, co ten pan pokaże w takim razie. Wkurza mnie, że nie mogę pisać, kurczę, po mapie. No zobaczmy, cóż to będzie. Chowam kursor. Tutaj z boku. O! Było coś do drabinkę, czy nie? Wydaje mi się, że nie było coś do drabinki. No tam na plecach wjeciał, ale wleciał flut! A tu z kolei na plecy też dwójka wyjeżdżała. No i nie, no tutaj nie poszło mu najlepiej. Pan podejrzany bez żadnego fraga, 0-0. 0-1-1. I jest bot gust. Nie ma już jednego zawodnika po stronie terrorystów, trochę szkoda. No ale może pan podejrzany będzie miał więcej gry wtedy, no, zobaczymy. Tylko 250, nie było bomby podłożonej. No ale nie grają. Nie było, nie? Czy była? 200. Szarka, może była podłożona bomba? 700? Nie no, chyba było, chyba... Kurczę, czy podłożyli nie bombę? Musieli podłożyć bombę. Może nie podłożyli bomby. Może nie kupił sobie kawdaru. Kurde, mam tyle pieniędzy, musieli podłożyć bomby, cholera jasna. Podłożyli bomby w pierwszej rundzie. I wciąż grają eko. A w sumie teraz to już mogliby zagrać. Tam ustawiony jest Blackbird. Nie, przyznam szczerze, że na razie nie wiem, do czego zreportowali. Flut dobrze gra, 4 fragi, jak na razie, on tam zabija ich ładnie.
Ale u pana podejrzanego na razie nic nie widzę. No teraz tak poszedł celownikiem za przeciwnikiem. Okej, dwóch na dwóch, może teraz coś zobaczymy z tego. Nie przeładowuję sobie broni, mimo że ma cztery kule. A nikogo tutaj nie ma. Nie wiem czemu, może zapomniał. Teraz się chyba mocno zdziwi, jak odda strzały i będzie musiał przeładować. A tutaj pan chciał sobie zobaczyć drugi wentyl, a tam nie ma drugiego wentyla. No, powiem szczerze, że to było już tak troszeczkę dziwne, nie? A antydory się rozbroili. To było tak troszeczkę dziwnie. AK czy Jaguar, no proszę. No zobaczymy, co ten pan jeszcze pokaże. To może być ciekawe demko, wam powiem szczerze. To może być ciekawe i trzeba się będzie temu panu przejrzeć na pewno. Jezu, gdzie oni się to podsadzili? No takie wyjście też na pewniaka, właściwie na górne bombsite. No też dziwne zachowanie, no tak się nie gra też po prostu. No i zobaczcie, cztery rundy już za nami. To jest gość, który jest podejrzany, naprawdę. To jest gość, który jest podejrzany, ale... Ale być może będzie za mało dowodu, bo te rundy po prostu tam się przemykają strasznie szybko. I tu są takie podejrzenia, ale... Ale w tym momencie jeszcze go nie mogę zreportować, bo to było za mało dowodów tak naprawdę. Pójdzie tam czy nie? No czeka ten skrót, ale ci też nie chcą skrócić. No i wyjdzie seal pierwszy, to szkoda, cholera jasna. Chociaż zobaczcie, a może dał info. Może dał info koledze, że skrócił. Tego się teoretycznie nie powinni spodziewać, bo tu jest smoke faktycznie, więc wygląda tak, jakby stali defensywnie terroryści. No ale z drugiej strony warto też sprawdzić, skoro nie była patrzona miejscówka. To zrobili dobrze. Pytanie, czy faktycznie chcieli to zrobić, czy jednak pan podejrzany dał info. Znaczy on wychyla tak cholera jasna, jakby wiedział, nie? W ogóle nie sprawdzał sobie lewej strony, no może robił to seal, ale... No nie wiem. To mi trochę śmierdzi. A teraz chyba Hacks Configuration. Kurczę, no to jest, słuchajcie... Też dziwny gość, nie? Kurde, szkoda, że zabił. Dobra, jeden na jeden. Dostał info, wie gdzie jest przeciwnik. Wie skąd przyjdzie. Ale w ogóle go nie słyszę. Ale wiedział kiedy wychylić, no dobra. Tak na pamięć. Ach, kurczę, 5 rund, zostały 2 rundy, cholera jasne. To nie jest dużo czasu, żeby sprawdzić, czy gościu ma haksy czy nie. Ale jak myślicie w ogóle, czy gościu ma haksy czy nie ma? To się dziwnie strasznie obraca. Antyterroryści mało eko. Kurde, najgorsze, że teraz terroryści zabijają cały czas. No to mogło nie zapomnieć, żeby nawet na olhaku go nie było widać. Znaczy, w sensie na początku rundy było go widać, ale później mogli im zapomnieć, to nie wiem. Dwóch na dwóch znowu. Dostał info, że dwóch jest. No mi to śmierdzi, nie? Mi to śmierdzi haksami, tylko kurde, teraz mam zagwozdkę, czego reportować, czego nie reportować, bo faktycznie to jest takie... Jestem tak na 80% pewny, że to są haksy, nie? Znowu gościu próbuje się kryć, no ale z drugiej strony nie jestem pewien na 100%. I znowu, kurde, ktoś miał pistolety tylko i wyłącznie. Słyszał kroki. Słyszał go. No i koniec, kurde, dema. A nie, jeszcze jedna runda, dobra, całe szczęście.
Czyli 8 rund, okej. No i Antery się będą mieli fulla teraz w końcu. A pan podejrzany stoi na respie w tej ostatniej rundzie, niedobrze. Nie, dobra, ma agacza. Jestem sam ciekawy, co to będzie. Ale jakoś tak strasznie dziwnie się obraca. Strasznie dziwnie chodzi. Dobra, 3 na 4. Nie wiem, mam, że kurde, to są haksy, cholera jasna. Biorę, kurde, reportuję gościa. Reportuję gościa, nie. Nie mógłbym się spać po nocy, gdybym go nie zreportował, bo tutaj naprawdę mi strasznie to śmierdziało też wszystko. I ten moment jego też był taki haksiorski, no. Także reportuję go za haksy. Wydaje mi się, słuchajcie, że dzisiaj złapaliśmy 2 cheaterów. Myślę, że większość się ze mną musi zgodzić w tym przypadku. Nie wiem, czy ktoś będzie go bronił, czy nie. Ale wydaje mi się, że tutaj obie te postacie, oba te demka były scheatowane. Także obaj zawodnicy próbowali się kryć, szczególnie pierwszy, ale niespecjalnie mu wychodziło. Drugi no też coś tam próbował, ale jak dla mnie, słuchajcie, jak dla mnie to były haksy. Myślę, że większość się zgodzi, także strzelcie lajka, widzimy się w kolejnym Overwatchu. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, bo tak fajnie mi z wami tutaj sobie tego Overwatcha ponagrywać i później wy sobie oglądacie. Także na pewno w tym tygodniu jeszcze będę nagrywał Overwatcha. A ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!